To jest Inny Punkt Widzenia, program tygodnika Przegląd, w którym omawiamy najnowsze wydarzenia. Nazywam się Kornel Wawrzyniak, a po drugiej stronie mikrofonu redaktor Robert Walenciak. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kornelu. Dzisiaj trzy tematy. Zaczynamy sezon polityczny, pornografia wśród dzieci i rocznica podpisania porozumień sierpniowych. I zapytamy się też sami siebie, chyba między sobą i Państwa również, czym jest Solidarność. I tak przekornie zostawiłem na koniec temat, którym rozpoczniemy, Robercie. No to co z tą rocznicą podpisania porozumień sierpniowych? Bo ona tak bez echa, co? Bez echa. I to jest duże, to pokazuje, jak bardzo się zmienił nasz stosunek do Solidarności i do tamtego czasu. To jest w zasadzie rocznica ludzi, którzy tamten okres pamiętają i którzy z tamtych czasów, nazwijmy to, się wywodzą. Nie ukrywajmy, Polską rządzą ugrupowania postsolidarnościowe i one z tamtego okresu biorą swój mandat do rządzenia. Mówią, że to ich upoważnia do tego, by opowiadać. To im daje prawo do rządzenia Polską. No, to jest oczywiście nieprawda, że to im daje prawo do rządzenia Polską, ale prawdą jest, że oni z tego wywodzą swoje prawa, swój sposób narzucania debaty publicznej, patrzenia na historię, patrzenia na innych polityków. To im daje dodatkową siłę. To oczywiście też prowadzi do fałszowania historii. Ja pamiętam czas podpisania porozumień sierpniowych i pamiętam wówczas takie główne hasło, że Polak z Polakiem. Polak z Polakiem potrafi się porozumieć, Polak z Polakiem potrafi się dogadać i my się dogadamy. Tylko naszym kłopotem jest, czy ci ze wschodu wejdą, czy nie wejdą. No, a teraz jak dzisiaj to jest patrzone? Dzisiaj nie ma żadnego porozumienia Polaka z Polakiem. Dziś jest to przedstawiane jako wielki bój Polaków z komunistami. A żeby było jeszcze śmieszniej, ci komuniści chcą niszczyć Polaków. Absolutnie abstrahuje się od tego, że był wówczas ZSRR, że Polska leżała w rosyjskiej strefie wpływów i że naprawdę pole manewru politycznego, o czym wszyscy wówczas w sierpniu 80 roku doskonale zdawali sobie sprawę, było minimalne. Proszę bardzo. Mamy nowy świat, nową rzeczywistość i tych starych ludzi, którzy wmawiają nam te wszystkie głupoty, przed którymi powinniśmy się bronić. Myślę, że to jest też, wiesz, zapomniane ze względu na... Znaczy zapomniane. Jest to trochę pomijana data w tym momencie. Jakby bardziej mamy tutaj przewagę takiej narracji, wiesz. Bardziej przeżywamy powstanie warszawskie, jakby ogólnopolsko w ogóle. Nie wiem, czy to poprawnie powiedziałem teraz, no ale w całej Polsce się jakby porusza ten temat. Rocznica II wojny światowej. Pyk. Tak. 1 września, wszyscy o tym mówią. Powstanie warszawskie. Pyk. Jakbyśmy mieli dwa wydarzenia, wiesz, w historii. No i 11 listopada oczywiście. Zobacz, jaki mamy obrazek. No tak, bo wiesz, jeszcze jest jakaś... Rocznica Solidarności została też zniszczona przez samą Solidarność. To znaczy, no po pierwsze, o czym już mówiłem, zachłanność polityków postsolidarnościowych, którzy z tego zrobili sobie mandat do rządzenia. Tak jak tak jak w polskiej historii bywa, no, legioniści Piłsudskiego mieli mandat z tego powodu, że byli legionistami. Potem był mandat kościuszkowców i działaczy, którzy przyszli ze wschodu. A teraz zrobił się mandat solidarnościowców. To jest jeden element. Ale drugi element, o którym też trzeba pamiętać, to jest to, co się zrobiło z Solidarności. Kiedyś to był 10-milionowy związek, podobno 10-milionowy, ale w którym byli niemal wszyscy Polacy. Każdy miał przynajmniej w swojej rodzinie kogoś, kto był w Solidarności. No, dziś to jest mały związek zawodowy, który jest przybudówką partii PiS i który służy tylko politycznym interesom PiSu. No, trudno w takiej sytuacji świętować święto tej takiej organizacji.
A sami pisowcy też nie za bardzo chcą świętować, no bo wówczas podpisywał to Wałęsa, a nie Lech Kaczyński czy Jarosław Kaczyński, więc oni też nie chcą tutaj robić halo, wielkie halo Wałęsie. No tak to z historią bywa. Wydaje mi się, że ta rocznica zupełnie traci swoje znaczenie i nie przetrwała próby historii. Taka jest moja opinia. Wiesz, no mam wrażenie, że przejęcie po prostu tej narracji. Zobacz, tak jak opowiadałeś o przejęciu tego i tego, że Solidarność jest przybudówką PiS-u, wiesz... parę tygodni przed wyborami październikowymi miałem taką sytuację, wiesz, wszedłem do Ksera. Tak. Taka mi się anegdota przypomniała, zaraz dojdziemy do tego, że to jest na temat. Wiesz, wszedłem do faceta od Ksera i tak jakoś się wywiązała taka zupełnie niezobowiązująca dyskusja, że to, no to tak wybory zaraz i tak dalej. I ten facet w tym Ksera tak siedzi, tak... Zamyślił się przez moment i mówi wreszcie tak, wiesz pan co? Człowiek to by chciał po prostu godnie żyć, a nie słuchać od tylu lat. To wiesz, to tak. Taki facet, no nie był to 20-latek. Mówi, już mi się nie chce słuchać po prostu tego wiecznego sporu dwóch grup interesów właściwie. No tak, dwóch band tak naprawdę, bo polskie partie... Wiesz, to tak w pewnym sensie zobrzydziło dyskusję, szczególnie młodym ludziom. Młodych ludzi to nie obchodzi. To się jakieś stare dziady biją tam o stołki w Sejmie. Od 30 lat jest to samo. Młodzi ludzie się z tego po prostu wyłączyli. Wiesz, mówię o nastolatkach, którzy na przykład dopiero będą głosowali w wyborach prezydenckich, czy dopiero co głosowali właśnie w październiku, może trochę młodszych. Oni są jakby kompletnie poza tym. Zetki jako pokolenie są poza tym. To jest jakaś narracja, wiesz, nieistniejąca dla nich. Myślałem zresztą ostatnio o tym, a propos jeszcze młodszych dzieci w ogóle, wiesz, że nie mamy dobrego programu kształcenia, jeśli chodzi o historię. I nie mówię teraz tutaj o tym, kto i kiedy miał rację, tylko mówię o tym, że się piłuje starożytność i średniowiecze przez wszystkie etapy, aż dojeżdża się do liceum, w którym zazwyczaj nie starcza czasu na historię współczesną. No. I mam taki apel, jeśli słucha nas może jakiś ten bezimienny, legendarny jeden ze specjalistów od pani Nowackiej, ministry właściwej od kształcenia teraz, że może byśmy tak spróbowali zrobić jakiś taki podręcznik albo zmiany programowe, gdzie ktoś by dzieciom tłumaczył, co się działo na świecie między 39 a 89. Tak może pod koniec roku szkolnego, gdzieś tam w wcześniejszym etapie podstawówki, bo to wymaga rzeczywiście tęgiej głowy, żeby to w taki sposób poukładać i wytłumaczyć. Ale uważam, że się da. Młodzi ludzie po prostu nie mają orientu bardzo często przez to, jak jest ułożona podstawa programowa z historii, a sam jakby pisałem rozszerzenie z historii, więc wiele lat temu, ale pamiętam, jak to było ułożone i wiem też, że to jakby jest ułożone cały czas tak samo. Wiesz, nie mamy tego punktu zaczepienia jako społeczeństwa od paru, można powiedzieć, pokoleń też, żeby te porozumienia sierpniowe na przykład szanować, czy szanować. Wiesz, po prostu kreowane jest w nas cały czas to bogoojczyźniane chwytanie za karabin. Pomijamy tą historię najbardziej współczesną, najbliższą nam, no 30, a nie 85 lat temu się zadziewającą, że tak powiem. I tutaj też widzę pewien problem. Jest to pewien problem, ale znaczy jest to wielki problem. On jest pogłębiony tym, że... Trochę cię zaskoczyłem chyba tą refleksją. Tak, nie? Ci wyskoczyłem trochę. Ja może jeszcze jedno zdanie, bo ten problem jest pogłębiony takim wielkim oszustwem, które w Polsce ma miejsce. To oszustwo kreuje Instytut Pamięci Narodowej, który buduje nowy obraz historii Polski bez lewicy,
również tej niekomunistycznej, który kreuje obraz Polski Ludowej, czyli tej Polski od 56 roku, jako obraz państwa absolutnie poddanego Moskwie, a z drugiej strony kierowanego przez ludzi, którzy nienawidzą Polaków. To się mówi o takim wielkim powstaniu narodowym i o stałej walce Polaków z tamtym państwem, co jest oczywistą nieprawdą i kłamstwem. I który wypacza jakby widzenie polskiej historii i polskiej polityki, bo o to chodzi. Ta pamięć w narracji polskiej prawicy i w narracji IPN-u służy współczesnej polityce. Tak jak już mówiłem na samym początku, jest to mandat do tego, by być tym ważniejszym, by mieć rację, by zajmować najważniejsze stanowiska, by zepchnąć tych przeciwników gdzieś w niebyt. Temu to służy wszystko. No i to wszystko jest oczywiście w wielkim stopniu kłamstwem. I teraz, ale to procentuje. Zobacz, oczekiwaliśmy jakiegoś wielkiego odwrotu po przejęciu władzy przez Tuska, ale pewne rzeczy się po prostu sprawdzają. Czy narracja wokół CPK, która się tak naprawdę nie zmieniła, bo okazało się, że trudno się z tego wycofać, kiedy się najpierw mówiło, że projekt jest do dupy, a potem jak się przejęło władzę, to się okazało, że w sumie projekt był przed PiS-em i nasz. Właśnie, panie premierze. A po drugie właśnie, no wiesz, narracja historyczna cały czas pasuje. Tak. Nikt się z tego nie wycofuje. No tak, tylko że to jest oczywiście nieszczęście, bo to ogłupiony obywatel trudniej mu jest podejmować racjonalne decyzje. Historii nie wolno zostawiać historykom, bo nikt nie zostawia historii historykom. Gdyby to funkcjonowało, to nie byłyby potrzebne wywiadownie gospodarcze, nie byłoby sprawdzanie historii firm, czy twojej historii, kiedy chcesz wziąć kredyt, prawda? Idąc do banku nie mówisz, zostawmy historię historykom, tylko bank cię sprawdza i sprawdza twoją wiarygodność kredytową. Więc tak po prostu funkcjonuje społeczeństwo, funkcjonują ludzie. Więc tak jest również w polityce. Jeżeli masz do wyboru polityka szlachetnego, a z drugiej strony masz polityka paskudnego, to wybierasz tego szlachetnego. Albo przynajmniej ten szlachetny ma u ciebie wiele punktów więcej na starcie. I o to chodzi w polityce historycznej, o to chodzi w polityce postsolidarności, o to, by im dać więcej, bo im więcej się należy. Tak oni uważają. Była dziennikarka, która mówiła SLD może więcej, a jednocześnie nie dopowiedziała. W związku z tym postsolidarność, SLD należy się mniej i w związku z tym nie dopowiedziała, że postsolidarności należy się więcej. No bo jak komuś mniej, to ktoś musi mieć więcej, prawda? To jest to oszustwo, którego jesteśmy ofiarą. Tak zwana większa połówka. No dobrze, zaczynamy też sezon polityczny. Kończy się sezon ogórkowy, proszę państwa, zaczyna się sezon polityczny. No i co? Mamy zapowiedź rozliczania ministrów przez Donalda Tuska. Tak. Czyli jego własnych pracowników. No i jak? Podoba ci się to? No nie wiem, tygodnik Polityka w zeszłym tygodniu rozliczał trochę polityków. Pomagał. Ja mam do kolegów z redakcji Polityki takie pytanie. Czemu żeście tak dużo gwiazdek dali pani minister Nowackiej? Tygodnik Polityka pomagał. To jest oczywiście łatwe do obśmiania, bo można mówić, że oto Donald Tusk się kreuje jako dobry car i który ma złych bojarów i który tych bojarów musi dyscyplinować. Jest razem z niezadowolonymi wyborcami swoimi i on tutaj za ten porządek odpowiada i będzie go wprowadzał. Więc politycznie jest to manewr bardzo, bardzo zręczny. Tusk nadaje ton, Tusk przewodzi walce ze swoim rządem, no, czy rozliczaniu ze swoim rządem, czyli zawsze jest na czele grupy. To jest jedna uwaga, ale ja bym... Wiesz, to takie stanięcie symboliczne po stronie rozczarowanych wyborców. Tak. Więc to łatwo to oczywiście tak polityczną grą wytłumaczyć i
pewnie tej politycznej gry tu jest bardzo, bardzo dużo. Ale ja udałbym naiwnego i stanąłbym po stronie Tuska i powiedział tak, no rzeczywiście trzeba rozliczyć, trzeba pilnować. Bo o tym już rozmawialiśmy parokrotnie. Ta władza w zbyt wielu sprawach weszła w buty PiSu. W zbyt wielu sprawach nowi ludzie są zbyt pazerni, potracili głowy, chcą zbyt wiele zarabiać, mają, no tego jeszcze nie wiemy, ale takie chodzą plotki, w wielu przypadkach mają lepkie ręce. No więc tak się w Polsce nie da długo rządzić i PiS tego to przeżył, chociaż długo rządził. Platforma tego nie przeżyje. Takiej sytuacji. W związku z tym tutaj w sprawie rozliczania ministrów, rozliczania tych nowych szefów spółek Skarbu Państwa, tego wszystkiego, tej całej pazerności, bądźmy po stronie Tuska, znaczy pomagajmy mu w tych sprawach. W tych sprawach albo inaczej, niech on pomaga nam. Bo my jako dziennikarze nie możemy takich spraw odpuścić, a sądzę, że no my sami jako obywatele też nie możemy się na to zgodzić, prawda? Wiesz, no Tusk kreuje się rzeczywiście na takiego dobrego, sprawiedliwego. 31 sierpnia pisał na portalu X, dawny Twitter, żadna władza nie powinna czuć się bezkarna. Każdą władzę trzeba rozliczać z nadużyć, nie w ramach zemsty, tylko w ramach prawa. Tak. I tutaj mamy mit solidarnościowy. Wracamy, bo w tym samym wpisie pada jeszcze tego żądaliśmy w sierpniu 80. No tak, mój Boże. I w sierpniu 80. Zawsze się żąda, bo władzy każdej trzeba patrzeć na ręce i zawsze. Ale była, wiesz co, już jak Tusk występował pierwszy raz po wyborach w Sejmie, to rzeczywiście, to, przepraszam, ale to tak ci się wtrącę jeszcze, wracając do tego sierpnia 80, że on wtedy jakby ten mit przejął. Tak, no on chciałby sierpnia 80. On go tak przejmował, że to bracia Kaczyński tam wypadli z wózeczka, no to pyk, teraz przypominam, ja jestem z Gdańska, ja tam byłem. No tak, a Kaczyńskich nie było, to znaczy był tylko Lech i gdzieś tam daleko, daleko z tyłu. No, ale moim zdaniem jest to, powtarzam, mit nieudany. Nieudany mit założycielski. Tak, tak, dlatego że gdy się podpisuje umowę, to podpisują ją dwie strony. I Solidarność nie podpisywała tej umowy sama z sobą i nie podpisywała tej umowy z kapitulującą władzą, a wręcz przeciwnie. I to możemy tylko jakby ubolewać nad tym, że nie udało się Solidarności z władzą wówczas ułożyć życia, no, tak to nazwijmy. No nie ułożyli sobie. To myślę, że zdecydowanie jednak większa wina jest po stronie Solidarności, która wołała, jak walniemy pięścią w stół, to kuranty na Kremlu zagrają Mazurka Dąbrowskiego. To krzyczał działacz Rozpłochowski, o nazwisku Rozpłochowski, Solidarności. I takie były nastroje. Mając kilkaset tysięcy żołnierzy rosyjskich w Polsce, Breżniewa i Polskę otoczoną ze wszystkich stron państwami Układu Warszawskiego. No przecież to było śmieszne, no i skazane na nieszczęście. Przepraszam, trochę odpłynęliśmy w dygresję. Tak, tak. Przeze mnie, ale tak mi się skleiło, wiesz, no bo wrzucił ten sierpień 80. Pikanterii jeszcze dodaje fakt, że Tusk, bo to jest jeszcze ciekawszy, myk. To wszystko jest PR. Business Insider Polska informował 4 dni temu. Ministrowie rządu Donalda Tuska mają ruszyć w Polskę i opowiedzieć obywatelom, co zrobili przez pierwszy rok urzędowania. Tak się będą rozliczać i tłumaczyć. Czyli jakby nie będziemy nikogo odwoływać, zdaje się, tylko wsiądziemy w busika i będziemy opowiadać, cośmy zrobili. A to dobra strategia akurat, bo PiS wsiadał w busika i jeździł
dłużej niż 8 lat. Tak, ja uważam, że to jest bardzo ważna strategia. Politycy powinni być blisko swoich wyborców. Popularność Edwarda Gierka jest też, ma swoje źródła w tym, że lubił gospodarskie wizyty. Więc to jest okej. Natomiast co oni mogą opowiadać? Co ma opowiadać minister szkolnictwa wyższego, kiedy pojedzie gdzieś na spotkanie do urzędu gminy? Nie wiem. Ja wiem, co minister edukacji na przykład mógł opowiadać. Minister edukacji to tak, to jak najbardziej. Albo szkolnictwo, nie, jeśli mówimy nauki, minister nauki. Jeśli mówimy o Wieczorku, to też możemy powiedzieć, jakie miał sukcesy. Jak się parę miesięcy umawiał ze środowiskiem lekarskim, a i tak otwarto kierunki, które nie przeszły weryfikacji, bo on nie jest od tego, żeby zamykać kierunki. Także to są jakieś sukcesy. O szkole to już nie będę mówił i cenach podręczników i tak dalej. Mamy jeszcze kilka innych smaczków w tym sezonie, więc wychodzi na to, że Tusk w dziwnej kampanii rusza w Polskę. Pan Mencen, ten od baru w Toruniu, co to ma zakaz wejścia kilka osób, ten, co się nie zna ani na ekonomii, ani na prawie wyborczym, już wystartował w kampanii prezydenckiej, słuchaj. Tak, nie wiem, czy słyszałeś, on już wystartował kampanię prezydencką, bo on chyba bierze udział w wyborach, wiesz, na prezydenta, ale w USA. Nie bierze. Wspominam o tym, bo jak jechałem dzisiaj do redakcji, to wiesz co, widziałem przez okno na wieżowcu w centrum Warszawy taki wielki plakat. Mencen 2025, myślę sobie. O cholera. No facet, nie tylko na ekonomii i kodeksie wyborczym się nie znasz, ale ogólnie biorąc nawet pod uwagę, żebyś się nie reklamował jako kandydat na prezydenta, to ty jako ty też według prawa nie możesz się reklamować jako osoba. Tak po prostu, takie jest prawo, proszę państwa, nie można sobie po prostu zamówić plakatu w centrum miasta i napisać Jan Kowalski. ze swoim zdjęciem. Przykro mi. Jeśli chodzi o Mencena, to ja o tyle go rozumiem, bo on po prostu chce ubiec swoich konkurentów z Konfederacji, czyli Grzegorza Brauna i Bosaka. Jeżeli oni we dwóch by, bo oni mają też, są kojarzeni jako potencjalni kandydaci na prezydenta, więc proszę bardzo, wchodzi do gry Mencen i zajmuje plac. Będzie już... A raczej ściany budynków warszawskich. Ściany budynków warszawskich, więc w Konfederacji jego kontrkandydaci będą mieli trudniej, więc o to chodzi w tej grze. Natomiast nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na taką sprawę, że Polacy nie chcą wracać z Londynu do Warszawy. O tak! I to do tego stopnia, że zamykają się sami w areszcie londyńskim i nie mogą z niego wyjść za kaucją. Nabijamy się, proszę państwa, z pana Michała Kuszmierowskiego, chociaż nie wiem, czy to nie jest już teraz Michał K., chociaż Michał K. media były chyba podają cały czas. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Michał K., były prezes RARS, to można sobie sprawdzić. Oczywiście. Można sobie sprawdzić. Tam są potężne zarzuty. Facet chciał list żelazny, czyli coś takiego, proszę państwa, że jest wrócę do kraju, ale z zapewnieniem, że mnie nie zamkniecie, mimo że mam takie zarzuty. Po czym poinformował kilka dni temu, że on to właściwie się nie ukrywa, tylko jest w Londynie, bo on pracy szuka, jako represjonowany, można powiedzieć właściwie. Nie wiem, za co represjonowany, chyba za krzyż na krakowskim przedmieściu w 2010 roku. I tak się złożyło, że go Brytyjczycy zatrzymali i zamknęli go w areszcie i nie wypuścili za kaucją, co jest miliona śmieszne. Kaucji miliona złotych, chociaż ta kaucja była już gotowa. Co jest dla niego milion złotych? Dla niego albo dla jego kolegi Pawła Esz. Jakby zupełnie bez problemu. Jakieś drobne. Panowie obracali setkami milionów złotych. Te setki milionów złotych, jak twierdzą prokuratorzy, i są to dosyć zarzuty takie trafiające do przekonania, byłyby w sposób bardzo dziwny wydawane.
Są zarzuty, bo urzędniczki, które tymi pieniędzmi musiały obracać na polecenie swoich zwierzchników, czyli pana Michałaka, jednoznacznie go oskarżają. No więc zobaczymy, co dalej. Ja uważam, że dziennikarze zresztą piszą w rozmaitych gazet, że jest to czyste, żywe złodziejstwo, które bardzo może zaszkodzić Mateuszowi Morawieckiemu, a także PiS-owi. To, czy to jest złodziejstwo, czy nie, to niech to zasądzi o tym, zdecyduje o tym sąd. Natomiast ja zwracam uwagę na inną rzecz. Ale tu jest właśnie problem, bo mówisz, zadecyduje o tym sąd. I znowu wpadamy w pułapkę tej takiej sprawczości. Tak. Za 3 tygodnie będziemy narzekali, że jeszcze go nie skazali. Myk jest jeden. Ja nie wiem, może on się nie spodziewał, że nie wyjdzie za tą kaucją. Może się spodziewał, może nie. Ale... myk jest taki, że skoro ma teraz siedzieć w areszcie w Londynie, to cała sprawa się wydłuży. Nawet o kilkanaście miesięcy. Tak, tak. No, takie są procedury, proszę państwa. No i to nie jest dobra informacja dla pana Kuczmierowskiego. Znaczy ja uważam, że jeżeli PiS chce się oczyścić, chce pokazać, że jest partią, która walczy o zaufanie Polaków, to powinien dążyć do jak najszybszego oczyszczenia się, do samooczyszczenia, do wyrzucenia ludzi, którzy mieli lepkie ręce, do szybkiego rozstrzygnięcia spraw wątpliwych w sądach. Uważam, że to jest oczywiste. No, partia nie sądzę, by polskie sądy były tak zdeprawowane, by niewinni ludzie PiS-u byli przez nich skazywani. No, to jest wiele, jest procedura odwołania, jest wiele możliwości. Więc do tego, a uważam, że wyborcy PiS-u, wyborcy prawicy nie mają specjalnie ochoty oddawać głos na złodziei, na ludzi, na których ciążą poważne zarzuty. Oni chcieliby mieć, by ich partia, na którą oni oddają głos, była czysta. Więc to jest wybór. To jest wybór kierownictwa PiS-u, który musi zdecydować. Czy idziemy w zaparte i mówimy, że każdy PiS-owiec to jest po prostu anioł, a każdy zarzut wobec niego to jest potwarz? Czy też po prostu, czy też chcą się oczyścić? Chcą wejść znowu do gry. Bo tak paskudną partią, z taką hipoteką szans na wygraną mimo błędów Platformy nie mają. Słowo hipoteka chyba będzie słowem kluczem tutaj. Bo tak wiesz, PiS już, nie wiem, czy muszą się oczyszczać. Oni po prostu teraz zaczęli zbierać kasę na działalność. Decyzja PKW, proszę państwa, część z was na pewno słyszała, o co chodzi. Cofnięto kasę PiS-owi, no i PiS stwierdził, że będzie teraz pieniądze zbierał. Można dawać na Radio Maryja, można dawać na nowe media braci Karnowskich, proszę państwa. Można wspierać też nas, albo można dawać kasę na PiS. Jeżeli ktoś chce dawać na PiS, to proszę teraz bardzo. Teraz będą przejrzyste, jakby finanse będą przejrzyste w partii. Ja tylko przypomnę, że szef KAS-u, czyli Krajowej Administracji Skarbowej, mówił w jednym z wywiadów,